Witam na moim kanale, jak zwykle gorąco, gorący dzień zapewne, co prawda sobota, godzina 10, jeżeli planowo wleci ten odcinek, to pewnie jeszcze nie jest gorąco, ale na pewno będzie gorąco. Teraz po tygodniu przypomnieć, co tu robiłem. Wiedza z naszej galaktyki i spoza niej. Jest tam wszystko, od transwymiarowych teorii naukowych po poradniki pielęgnacji wąsów. To... serio? Wiedza jest wartościowa. Transwiedza brzmi podchwytliwie. Pamiętam, że miałem jakieś trampki, tylko jakie je używałem? A, dobra. I jakoś to się przyspieszało, pamiętam. Aha, dobra. Brawo, brawo. Ej, co nie zmienia sytuacji, że... Gdzie ja jadę? Tam. Gdzie ja jadę? Szczepan, jedziesz. O, leć. Tutaj się chyba dało skoczyć, czy nie? Coś źle robię. Dobra, ale to będzie problem na późniejszy czas, odcinek, nie wiem. Idziemy uwolnić mnichów, gdyż tak potrzeba. Okuźwę. Myślałem, że... No. Że raczej pożegnał się ze swoim... życiem. Będą bezpieczni, natychmiast udamy się do archiwów. Obiecuję. Aha. Ratchet, no moment. Znalazłeś moją uczennicę. Spisaliście się na medal. Możesz teraz wejść do górskiej świątyni. Super! No to... No, jesteś przygotowany emocjonalnie. Musisz tylko jeszcze pokonać świątynny system obronny. Pieszczotliwie zwany przez nas wyzwaniem wyzwań lub zagłady. O, nie lubię zagłady. Na pewno dasz sobie radę. Powodzenia. Aha. Czy może być coś prostego? Mam nadzieję, że tam nie trzeba na dół skoczyć. Czaszka, co daje czaszka? Lula. Czaszka to lula. A, lula to może ta kula. tylko pytanie, gdzie, w którym miejscu ta lula jest? Panie kochany. O! Jakiś teleport międzywymiarowy. Ach. Kto tutaj z banki umieścił? Ej, bracie. Jest mam podskoczyć na to? Dobra, mamy lula. Zresztą ja nie wiedziałem, że to trzeba rozbijać. Posłuchajmy zatem lule. Czy tajemnice skrywają lule? No, ja też. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak to się odczytywało. Nagranie numer 5. Trzeci wymiar to były sześciany. Bardzo inteligentne sześciany. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Może to, że chyba muszę przestać nagrywać te opisy, bo wymiarów jest bez liku, a ja mogłem sporządzić 32 mapy, odkąd zacząłem gadać. Na razie. Bardzo wartościowa wiadomość. Rerytarium? Gdzie? Halo. Gdzie ono jest? Gdzie te rarytarium? Kurde. Da się przybliżać? Kurde, nie to chciałem. Gro. Czyli niby w prawo, jak się spojrzę. No i gdzie? Na dole? A, tutaj? Czy zwaliłem coś? Chyba dałem... tak zwanego ciała. Chyba, że to jeszcze wyżej jest, kurde. Człowieku. O, czy ja widzę lotobuty? Z pomocą KT-7461 dotrzesz na górę w okamgnieniu.
Aha. Pędzisz na górę. Leć! O kurde, co to jest, panie? Zaczęła ten rozbieg wziąć. Albo może nie tak. O co tu biega? Wielokrotnie, aby przyspieszyć. No, L2, zaraz. A ja przyciskam, co ja przyciskam? Aha. Coś nowego doszło. To chyba się nie uda. Zaraz zobaczmy w ogóle, o co tu biega. Jak najszybciej biegnij ścieżką. Aha. Ten desen. Udało się. O kurde. To nie zrobili tego jako ciąg. No, szkoda jadać. Już biegnę ścieżką. Wielokrotnie przyciśnij L2. A, udało się. Przed nami kolejna kapliczka. Tak, tak. O, misio. Znaleziono misia. Ciekawe, po co mi ten misio? Misio. Ale wyzwanie normalnie. Normalnie. Wyzwanie. Aj, takie wyzwanie to nie wyzwanie, panie. O się ma. Co tam słychać? Gin, przypadnij. Dobra, no to ruszajmy. W porządku, mój żołądku. Dobra. Tu mamy, rozumiem, grzybka. A to? To nie wiem co. Teraz będzie pewnie coś fajniejszego. O człowieku. Niebezpieczne? To system obronny świątyni. Jego budowniczowie byli bardzo skryci. Widzę. Myślałem, że się nie wyrobiłem, a się wyrobiłem. Tutaj wygląda, jakby coś chcieli przede mną ukryć. Ojej. Bym zanleciał, panie kochany. Nie ma to rarytarium, nie ma. Raczej zostajemy. Lecimy. Leć, Szczepan. Chyba, że się nam zaraz podłoga skręci. Kurde, koleś. Okej. Zabawa z szynami. Może być ciekawie. Ukończyliśmy wyzwania. Dzięki. Bez ciebie nie dałbym rady. A teraz pomóżmy. W jaki sposób byś nie dał rady? Ty mi lepiej powiedz, gdzie te rarytarium jest, kolego śniegowy. Czy to jest ten tryb fotograficzny? Dokładnie, zobaczmy. Gdzie te rarytarium? Może to jakoś ten... Wyżej jest. Ale tak za bardzo się nie da. No dobra. Ale nie widzę w tym miejscu tego rarytarium. Śrubki, śrubeczki,
O, tu jest? To to? Nie, to kolejne. Snajpoboty! Może mógłbyś wykorzystać tę mgłę? Mgłę? Lombax. Aj, proszę bardzo, i tutaj jest. A to będzie powrót do domu. No dobra. Ale bym był idiotą, ja bym teraz, no, skoczył na to. Mgłę. Wykorzystaj mgłę. W sensie co? Mam się skradać? Aha. Co ja robię tu? Tarararara. Czemu ja nie... gdzie ja mam iść? Kamero. Tutaj. Czyli co, mogę się przekraść normalnie, czy jak? Bo tak nie kumam. Oby byli cali. Tak, tak. Na pewno. Aha. To chyba tyle z mojego przekradania się. Do zobaczenia. W lepszym świecie. Uhu. Zanieś mnie do terminala, to uwolnię innych. O nie, wirus Zeta. Jeśli skorzystam z terminala, mogę się zarazić. Moja znajoma usterka może rzucić okiem. Zobaczmy. Przytrzymaj R1, aby rzucić lotobutów. Uno momento. Tylko zbiorę śrubeczki. No w sumie tak się lepiej zbiera. Takie wrażenie, że znowu jak ona będzie przejmowała, czy tam hakowała, nie wiem co ona tu będzie robić. Aj, to będą mnie atakować, dupki. Czyli co, tutaj coś? O nie, serio. Będzie zabawa w hakowanko. Infekcję dróg któryś tam. Usterka. O nie. Przecież ja, mój błędnik dostanie szal. Czemu nie strzelasz? Halo. No gin, przypadnij. Nie rozumiem. Ryby, to gniazdo zhakowało komputer, żeby stworzyć osłonę. O. A, L2. Dobra. Nie rozumiem. Nigdy nie słyszałam o tego typu wirusach. Skąd się to wzięły? Skąd się wzięły wirusy? Chcę ją to zrobić, żeby to zniszczyć. Halo? A, widocznie tutaj stanąć, tak? Serio? Fantastycznie, dziewczyno. Teraz. Gdzie ty masz zasilanie? Nie! Atakują, wszędzie atakują. Wypad. I skąd? Dużo was jeszcze? Czy oni będą wylatywać, dopóki nie ten? Szybko się mnożą! Muszę się gdzieś wspiąć! Tak, tak. Chwilę się rozbiłam. Tak właśnie sobie pomyślałem, że oni będą tak ten, tak jest, nie? Dobra, to odetniemy co? Goodbye. A tu co odcinamy?
Nawet nie wiem. Nie wiem, co ja odciąłem. Halo? Czy ja coś odciąłem to w ogóle? Ta kamera jest po prostu za blisko tego robocika. I taka lipa się robi, panie. Aha, czyli... Nie, zaraz. Nie macha. Ciekawe, czy jak to niebieskie się świeci, to znaczy, że coś jest źle. Gdzie mam iść? Aha, nie ma mapy. Fajnie. To lubię. To zniszczyłem. Stamtąd przyszedłem. Tam jakieś gniazdo na górze jest, ale... Jak ja się tam mam dostać? A, ostatni punkt zaczepienia był tutaj. No i... Co to zmieniło, że to wcisnąłem? Droga gro. Tu jest jakieś gniazdo, ale... Aha. Ja mogę po tym chodzić? Mogę. Okej. Okay. Jestem na widoku! Lepiej wytrzymajcie, mnisiaczki! To znaczy, mnisi, przepraszam, co ja robię? I tak mnie nie słyszą. Tak, no ktoś cię słyszy zawsze. Powiem szczerze, że tak średnio mi się to podoba. Te etapy takie. Po prostu mój mózg tego nie ogarnia. Gdzieś tutaj coś tego? Do wciśnięcia. Dobra. Coś wyłączyliśmy. Gdzieś. Już przestaliście się mnożyć. Drodzy koledzy. Aha. No to z kolei widzę tutaj, dobra. Na szczęście ostatni, bo już... No serio, dostaję. Nie wiem, gdzie sufit, gdzie ziemia. Gdzie dół, w sensie. Tak, tak. Jesteś bardzo dobra. A mi się odezwała chyba ta choroba lokomocyjna. Dobrze, że jesteście cali. Ale musicie nam pomóc dotrzeć do archiwów. A tak! Spotkajmy się w Mnichowie. Urządzimy wam stylowe pożegnanie. W Mnichowie? Udało wam się! Ach, dziękuję za uwolnienie moich braci. Gary, musimy się dostać do archiwów. To pilne. Oczywiście! Bracia! Czas naoliwić koła wymiarów! Wejście do archiwów to niezły przeskok, Ratchet. Tak więc lepiej weź dobry rozbieg. Ale pewnie, tylko gdzie my jesteśmy tutaj? A... Trzeba będzie też te kule pozbierać, ale to jest na otwartym terenie. Okej. Okay. I co mam zrobić? A... Leć, Adam, leć. Dobre, dobre. Ale zabawa. Ale zabawa. I co, dolecę, dolecę? Szczelina. Ale czemu oni tu są? Ledwo tu dotarłem. Do zobaczenia tam. Znaczy, gdzie do zobaczenia? Wypad kolego. Jak to mówią, wszystko będzie okej, dopóki mi się... Pes. Kinie skończą. Nie wiem, o czym gadacie, ale idę. Ale idę. To się da wystrzelać? Nie, o kurde.
Ojej, Ratchet, spindalamy stąd. Dobra, bum bum. To zobaczę. Kurde, co jest tym do zobaczenia? Ja nie chcę się z nimi witać po raz kolejny. Coś trzeba robić tutaj, tylko co ja tu miałem zrobić? Coś wyłączyć pewnie. Okej. Wypadkone. Będzie mi tu przed nos wchodził. Okej. Tak, tak, musimy się skupić. Aha, i do widzenia. Już się peski skończyły. Pożegnam. Na krańcu tego piętra jest korba, która uruchomi generator. Tak, tak. Kolba. Jeszcze muszę przeżyć, dziewczyno. Co ja tu mam zrobić? Aha, to jest kolba, dobra. Kręć, Szczepan, kręć. Generator nabiera mocy, ale jeszcze ma jej za mało. Musimy dotrzeć na dach. Dotarłem na dach. O kurde. To jakiś boss, kurde. Matko bosko. Czy tak powiem? Pozwolę sobie tak powiedzieć przynajmniej. Sorry. Kurde, nos mnie swędzi. Co z tym nosem mam ostatnio? Może jakieś pyłki? Nie. Kolega pójdzie sobie. Aha, nie mam bomby. No pewnie. Kurde. Bomba mi potrzebna. Kolega może się oddalić. Ej, ej, bo spadniesz, ty koleś. Brawo. Kolejne peski mi się skończyły, no. No serio, będę im klapy dawał zaraz. Dobra, bo mnie zabijesz na koniec. Kurde, no. Dobra. Chyba poszedł się kochać. Jeszcze jeden? Ile was tu? Dobra. Jakieś skrzynki się pokazały, może ten. Aj, będziemy mieć jakąś amunicję. Tu mamy chyba zdrowie. Jest fantastycznie. To kolejna skrzynka, dobra. Kolega może się oddalić ode mnie? Tak nie bardzo. No jak nie przeskoczyłeś, kolego? Tak, tak. Kolejny brak amunicji. Kobiety, ten, przecież... Oni se jajko robią. Fantastycznie. Brawo, brawo. Będę teraz biegał i naboje zbierał. No weź, kurde, co się tak zaciąłeś, koleś? Masz tu jakąś amunicję, czy ty nie masz? Fajnie, że nie mamy do niczego amunicji, no bosko. Po prostu... No serio. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, tak. Brawo, zaraz zginę. Możecie zginąć. Dać mi zdrowie. Tak mi bardzo. Czy ja mam do czegoś amunicję? Tak w ogóle? Tak nie bardzo.
Kurde, jak ja to przeżyję, to będę dobry. Znaczy się, jestem dobry. Straszna bieda jest bez tej amunicji. Powinna być jedna broń, może i słabsza, ale kurde, żeby nigdy amunicji nie brakowało. Pole siłowe zaczyna znikać. Aha. Tak, archiwa są otwarte. Chodźmy do środka. Fantastycznie. Chodźmy do środka. Raczej to. Dobrze. Mapa wymiarów jest bezpieczna. Wszędzie. Mapa wymiarów? Lombaxy. One to zbudowały. No nie. Mój tata był strażnikiem wymiaru matu. Znaczy się tego pierwszego. Robił wszystko, by nie dostał się w niewłaściwe ręce. Wybacz, tato. Brakuje ci ich? Lombaxów? Trudno tęsknić za kimś, kogo się nie spotkało. Ale tak. Chyba tak. Rozumiem. Chyba tak. Może kiedyś ich znajdziesz. Najpierw zobaczymy, czy da się w ogóle zbudować wymiaromat. Da się? Tak. Ale tylko w kuźni, która znajduje się na stacji Kedaro. Najlepiej strzeżonej stacji w galaktyce. W takim razie ruszajmy, KT-74... Ratchet? Chyba Kit. Brzmi lepiej. A więc Kit. No to Kit. Kit ci. Ale co, tyle? Nic nie skomentujecie, ani nic? Zniszczyli archiwa. Kiedy ja nie mam naboi, kobieto. Ona się teraz zamieni pewnie w coś. Było mi miło. Uwaga, zamienia się w super bojowego mecha. Okej, i to było dobre. Fajnie to wygląda, nie powiem. Ciekawe, czy się tym dobrze walczy. Na pewno się przekonam jeszcze nie raz. No chyba, że nie da mi gra postrzelać. Fajna jest. Zgadza mnie partnerka. Pewnie. Przestraszyłem się, ale to było niesamowite. Nie zrozumiałeś. Stanowię zagrożenie. Chroniłam Imperatora. Dawniej byłam tylko jego bronią. Pewnego razu natrafiłam na buntowniczkę. Próbowałam ją zatrzymać. Aha. Wiem... Tylko jak zadawać ból. Jestem tu, żeby nikogo nie skrzywdzić. Oj tam. Dlatego nie mogę z tobą pójść. Ale ta misja nam się udała, co? Tak. Udała się. I jeżeli dobrze pamiętam, umówiliśmy się, że jeśli nic nie pójdzie nie tak... Mam z tobą zostać? Jesteś naprawdę dziwny. Nie ty pierwsza, oj, oj. Mówisz. Stoi? O, chyba Boże, nikomu nie stoi. Tym razem... Tak. Zgadzam się. Mam nadzieję, że gra kiedyś mi da nią pośmigać w tej wersji. Dzięki, Ratchet. Pomogłeś nam. Nie ma za co. A teraz stacja Kedaro. Nie, kolego, nie. Witaj, skarbie! Śmiało! Uzupełnienie amunicji się. Bardzo chętnie.
co my to możemy kupić? Odpieracz próżniowy. W sumie tak pewnie kupuję te bronie, a ich nie będę używał. Chyba. Albo właśnie może robię błąd, że nie przełączam tych broni podczas walki. Ale... Dobra, weźmy to, bo jest droższe. Możemy coś ulepszyć? Tutaj nie. Pan Grzybek. Nie, pana Grzybka nie używam. Widzę, że masz dostępne opcje, a do tego rarytanium. Aha. Czyli pompkę możemy porozwijać. No dobra. Pojedziemy. Ej, moje cztery podstawowe bronie. Ale na serio muszę rozkminić, czy czasem to po prostu tych broni się nie powinno zmieniać w locie, skoro mam ich, nie wiem, z 8. To domyślam się, że do każdej oddzielnie jest inny rodzaj amunicji. Nadzieję taką mam. Przykro mi, żadnych nowych opcji. Ej, nie, no to chyba nie będę nic używał innego. Niech się bronie rozwiną. Ciekawe, czy już te bronie są na maksa rozwinięte. Czy tu chodzi jakby o te paski? Czy tak jak tutaj mam już na fulla wszystko? A, jest napisane, ukończono na 100%. Idiota. Tutaj jeszcze brakuje trochę. To mamy na 100%. Okej. Okay. Czyli trzeba trochę więcej z tego... Wróć po ulepszenia, kiedy podniesiesz poziom tej broni. Z bomby. Używać. Częściej. Nie. No właśnie. Może to podczas walki będę ten wymieniał sobie. Dobra, wracajmy. Zobaczmy na mapę. Czyli tak, mamy złotą śrubkę jakoś. A to co? To? Ja nie znalazłem schematu? Czy jak? O co tu biega? Cel. Ja już tu byłem, nie? Dobra, tak czy siak, spróbujmy się dostać tutaj. Naszymi super mocami. Serio? To trzeba od początku przechodzić? Kurde, myślałem, że ten niebieskie światełko coś robi fajnego. Ale nie. Jako, że pewnie amunicję sobie uzupełniłem, to nie mam co zbierać teraz. Ej, no ale to kurde, za każdym razem trzeba będzie to przechodzić. O, kolega tam jest. Pierwotnie z nim gadałem już? No ta. Dobra. Raczej ty jedziesz. A chyba będzie niedolot, czy się uda? Dobra. O kurde. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem przepaści. Nie ma za co. A teraz stacja Kedaro. Ej, gdzie ta kula jest tutaj? Kedaro. Kula, której nie podniosłem, bo nie wiedziałem, że mam w nią uderzać. Dobra. Świątynie 6 na 7. To jeszcze nie wszystkie świątynie? Dotegowałem? To, a granie numer 6. Dobre wieści, nieźle mi idzie z mapami. Złe wieści, chyba nie dość dobrze, bo Kaden właśnie kazał mi się pośpieszyć. Nie powiedział dlaczego, ale wydawał się zestresowany. Pośpieszyć się, jakby to było takie proste.
Dobrze, że skończyłem z tymi nagraniami. Zaraz, przecież teraz nagrywam. Ale ty, kolego, jesteś śmieszny. Gdzie ta śrubka jest? Tam. Żeby się tam dostać. Nie mów mi, że z tej świątyni trzeba zeskoczyć ideolo na nią. To fajnie. Bo raczej nie widzę innego wyjścia. Czyli co, muszę śmigać z powrotem tam, żeby się jakoś przenieść tam? Dziwne. Znaczy no nie dziwne, no. Prawie normalne. Tam mamy śrubeczkę. Kuleczkę. Oczywiście jest całkiem przypadkowo pilnowana. Artefakt nie może wpaść w niewłaściwe. Dobra. Panowie, do widzenia. W sumie trzeba tych kul używać, bo jak ich nie używam, to się broń mi nie rozwija. Już. Koledzy, ale śrubek wpadł. Serio? O, kurde, nie zauważyłem. Już myślałem, że koniec jest. A tu dupa zimna, panie. Już? Zobaczmy, co takiego znaleźli. Tak, tak. Zaraz zobaczymy. Bomby uzupełnione. Zobaczmy kolejną kulę. Kula zwana Lula. Całkiem nieźle, brać. Aha, daj posłuchać, kolego. Siódme nagranie. Nie spokój z tymi nagraniami, ale niekiedy udaje mi się znaleźć trochę czasu, bo jestem genialny. Wymiar 31x7. Niezbyt różni się od naszego, ale były tam takie stworzenia. Jedno strzelało z broni palnej, obracając się co parę sekund, a drugie wisiało mu na ramieniu i komentowało wszystko na żywo. Miałem straszną ochotę im potowarzyszyć. Brzmiało jak my. Ten pancerz na tułów. Przynieś mi tę lulę, a będzie twój. Okej. Lula. Oj, zapominam tych wrotków używać. Ajajajaj. Tararata tatata tarata. Gdzie on jest? Halo. Dawaj pancerz, człowieku. Jednocześnie człowieku. Znów się spisał. Oto przegenialny pancerz na tułów, który pasuje do tego na nogi. Jedyne, czego ci teraz brakuje, to idealnego hełmu. Jeśli zbierzesz pozostałe lule, będzie twój. Pewnie, że zbiorę. Jeszcze chyba nie miałem klatki. Tak mi się wydaje. Co mi to daje? Obrażenia od dzikich stworzeń. Bo ja wiem. Tak jest to. Brak premii. Co ja za buty noszę? A, to jest punkt ten. Zdobywane śrubki. To w sumie... Reszta to jest tak zwana kosmetyka. To biorę. Ciekawe, czy jak się założy trzy rzeczy, to się będzie jakaś... A, jest. Premia za kolekcję. No, ale obrażenia dzikich stworzeń, bo ja wiem. Co mi tu poświetlasz, kolego? Tak ja bym czegoś nie odsłuchał tego? Lemarius City! Minęło 10 lat, od kiedy wyrosło na ruinach Corsona 5 jak pryszcz na paszczy Blarga.
Imperator obiecał zaprowadzić porządek, ale pani Zurkon dostrzegła tu tylko opresję i nieco niższe ceny elektroniki. Ograniczono prawa obywatelskie i możliwość podróżowania do innych światów. Zakazano nawet płaczu w miejscach publicznych. Ale Nefarious City to nie tylko beznadzieja i paskudna architektura. To również miejsce narodzin ruchu oporu. Serio? Ja tego nie słyszałem? No, a czemu wykrzyknik nie zniknął? Dobra, nieważne. Czyli teraz skoczymy tutaj. Kurde, w ogóle tu nie byłem. Halo. Gdzie to jest? Tam. Jakieś obce mi tereny. Może będzie jakieś rarytarium w okolicy? Dzień dobry. Cześć i czołem. Ta cię skąd się wziąłem? Wywalą mnie z roboty! Dobra. To zobaczę. O kurde, boss. Serio? Okej. Ej, ale akurat tu wyszedłem, żeby ten oberwać. Wypadkony tam. Przestrzelaj, wiesz, gdzie? O kurde. No zobacz. Czenia w lepszym świecie, chciałem powiedzieć. Kurde. Ja nie chcę się z nimi witać. No czy ten, po raz kolejny spotykać. Raz mi styknie. Kurde. Zaraz mnie zabije. Jak ty się tak głupio zachodzą. Kurde. Gdzie tu jest jakieś zdrowie? Halo. Kolego. Śniegowy. No super, super. Brawo, też mi się podoba. Dajcie jakieś zdrowie. Halo. Ma jakieś skrzynki ze zdrowiem? Serio? Ej, broń mi się skończyła. O kurde. Zgin, przepadnij. Koleś. Nie korzysta z tego ładunku. Można by do niego zajrzeć. Tak, tak. Można. Szkoda tylko, że zdrowie mi tak się nie odnawia, jakbym chciał. Da się coś tego, mówisz? Zajrzeć? Gdzieś? Tam wygląda, jakby się górą dało śmignąć. Gdzieś. Ale to chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Się. Dobra. Jademy dalej. Bardziej mnie martwi to, że pestek nie mam. Tak jakoś. Ciekawe co załącza. O! Dzień dobry. Rarytarium. Czyli tak jakby się tutaj coś zaczynało. I... tu będziemy wyłączać, tak? Czy mi się wydaje? Coś. No dobra. Zobaczymy. To zobaczymy. Ewentualnie czego nie zobaczymy. Jeszcze nie koniec tej zabawy.
Racze, ty to jesteś komaś. Ja to włączyłem? O! Serio? To ta droga była do... ten? Do śrubki? No to... bomba! Czyli jak to mówią, nie ma co się zastanawiać czasem nad pewnymi rzeczami. Same wpadają. To wracamy z powrotem. Fajnie. Cieszę się zasadniczo, że kurde, tę śrubkę znalazłem. W sumie, jak to mówią, na nieświadomce, ale... ale okej. Hello, drodzy koledzy. To gniazdo piasko rekinów! Nie. Co my zrobimy? O my biedni. Jest kolega. Zużywam te bomby. Może levelek spadnie. Ciekawe, czy gdzieś pokazuje, że nam spada level. Czemu tak mi się świeci fajnie? Ale śrubek. O, wskocz Ratchet, człowieku. Sorry, no muszę śrubki pozbierać. Tak jak zbieram te śrubki, to mam tylko ochotę zagrać w ten... w LEGO Skywalker Saga. Lula numer 8. Zebrana. W końcu wymyśliłem, jak przyspieszyć sporządzanie map. Może Kaiden mnie zabije, ale słuchajcie. Przerobiłem wymiaromat na hełm, który reaguje na komendy głosowe. Nie trzeba już niczego nakręcać ani ciągnąć za spust. Chyba nie będzie narzekał na efekty. A jeśli będzie, to się tu wyżalę. Już tyle. Wypadałoby jeszcze tutaj pozwiedzać, ale... tu jeszcze śrubka, kurde. Ale lipa. Dobra. Może też się uda do niej dostać. Tak jakby. Samemu skoczy. Dobra. Tu chyba się nie da wskoczyć. Coś... o, dobra, mamy rarytarium. Tylko weźmy tam... jak tam wskoczyć, kolego? Tutaj widzę, dobra. Mapa na wrotkach. Lecie, dobra. Dzięki bardzo. Zasadniczo, teoretycznie, fajnie. A tu co dają? A to co? Wow. Jaki statek. Indiana Jones. Fajne to jest. Jakieś takie tajemnice odkrywamy. Tak jakby statek tego pirata z innego wymiaru. Bo mnie nie przyniosło teraz jakoś. O, robocik. Serio? Okej. Fajnie! Łapka! Piraci atakują. Ładna mi pułapka. Roi się tu od nich. Dzięki za ostrzeżenie. Nie ma za co. O, czyli co? Tylko tyle? Myślałem, że to jakieś wejście się otworzy. Cokolwiek.
Dobra, posłuchajmy kolegi robocika. Kurde. Kocham te menu. Sawali. W Sawali zamieszkuje garstka mnichów, którzy zajęli ruiny dawnej bazy Lombaxów. Plotka głosi, że to potomkowie pielgrzymów z galaktyki Bogon, którzy postanowili poświęcić się zgłębianiu wiedzy o wymiarach i praktyce jogi. Choć tradycyjnie ich rasa zajmuje się raczej budowaniem masy mięśniowej i stawia na zawód łowcy nagród. Mnisi stali się powiernikami pozostawionej przez Lombaxy sekretnej wiedzy dotyczącej między innymi wymiarów i sposobu przyrządzania sniwelakskiego hummusu z fasoli. Hummus z fasoli, dobra. Czyli tutaj chwilowo nic nie ma, ale to widziałem, kurde. O, właśnie. Rifcik. Dobra, mam nadzieję, że wszystko zebrałem, co mogłem. Tutaj. Ale wyjebisty statek, podoba mi się. Wywalisty. Aha, czyli zrobiliśmy kółeczko. Tu uzupełnijmy sobie coś. Amuniciones. Lecimy dalej zatem. Może znowu trafię w jakieś fajne miejsce. Czyli tak, tu na górze byłem. Tu chyba nic nie ma. Aha. Jak tu wygląda sytuacja? La situaciones. Nie widać. O, po wodzie do góry. A, byłem w tym miejscu. Tylko jeszcze wtedy nie wiedziałem też, że trzeba te kulki niszczyć. Dobra. Co tym razem ma kolega Lombax do przekazania nam? Wymiar 242Y8. Chyba najbardziej uroczy wymiar, jaki widziałem. Wszyscy mieszkańcy byli z włóczki. Tak mi się wydaje. Potrafili zrobić dosłownie wszystko i wszędzie podążał za mną bardzo przyjemny głos. To było niesamowite. A najlepsze jest to, że chyba jestem bliski sporządzenia mapy ostatniego wymiaru. Fantastycznie. Kurde. Czyli teraz powiedzmy, że tu idziemy. To była ta jedna ze świątyń, z tego co pamiętam. Się klepaliśmy. Okej. Pytanie, czy to na górę teraz trzeba wskoczyć jakoś? Ta jest na górze. A ja? Jak ja tam mam wejść? Halo? Takie zagadki dają normalnie, że przydałby się jakiś grzybek, który by mnie wybił. Może z tej strony coś? Ale... To chyba kolejne. Coś trzeba załączać. A i pewnie rarytarium nam się odblokuje. Niewykluczone, że tam kula jest. Dobra, zajmijmy się tą kulą. Może jakoś od tej strony. Chyba ta. Powinienem się złapać. Może się złapać, czy tak nie bardzo? Dobra. Fajnie. Tu mamy ukrytą skrzynię jakąś. Okej.
Co? Tak tego? A, już widzę. Kurczaki, no. Zwaliłem? Tam był ten. No, rift do złapania. Okej. Dajesz. Chciałbym w tym odcinku już wszystkie zebrać. Nagranie numer 10. A więc jutro mam zamiar spać godzinę dłużej. Bo skończyłem! Ha! Sporządziłem mapy wszystkich istniejących wymiarów! Juhu! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć minę Kaidena, kiedy dam mu mapy. I powiem, że wkrótce znów odwiedzę te wymiary. Tyle jeszcze mogę się dowiedzieć! Oj. O, rarytarium. Kurde, człowień. Jak to na mapie wygląda? Nijak. To praktycznie, kurde, to miejsce jest przy wiosce. Aha. To jest jakby na... nakładce. Rozumiem, że jak to jest niebieskie, to już jest otworzone. Tutaj nic nie widać. Ej, to idziemy tutaj. Troszeczkę zabawić się z kolegami. Okej. I teraz lecimy pod ten rarytarium. Gdzieś tutaj było, dobra. Baundzie rozpierducha. Oj, kolejne to rarytarium jest? Tak. Dla mnie bomba, o kurde. Aj, wypad, koledzy, wypad. Co tam? Słychać? Siema, kolego. Do widzenia. Do zobaczenia, chciałem znowu powiedzieć. Ej! Skończyły mi się pestki, bo tak. O kurczaczki, ale was to dużo. Wypad, koledzy. Chcę przyznać, że was tutaj trochę dużo było. Zbieram śrubeczki i moja nagroda. Rarytarium. 3 sztuki tylko? Jakieś żarty. Raczej. Aj, czy coś tu widzimy ciekawego? Czy raczej nic? Ciekawego. Ubieramy zatem kierunek na to cudo. Rozglądając się. Może coś ciekawego się trafi. A, tam było to miejsce z tymi kółkami do odpalenia. Tutaj widzę tradycyjnie, trzeba po tej stronie wjechać. A niby gdzie to jest? Jakaś zagadeczka? Mam strzelić w to, czy jak? Aha. Czy nie aha? Już się bałem, że trzeba jakoś kolorami to będzie robić. Przemoc. Jaka przemoc? Nagranie numer 11. Dowiedziałem się, dlaczego Kaidan był taki zestresowany. Dzieje się coś niedobrego. Musimy ukryć jak najwięcej lombaksów.
Prawdopodobnie moja praca nad mapami miała służyć znalezieniu idealnego wymiaru, w którym moglibyśmy się ukryć, także mam nadzieję, że niczego nie schrzaniłem. Lombaksy się ukryły gdzieś? Dobra. Tu coś było fajnego, pamiętam. Te kolumny różnią się od innych, ale nie wiem, co powinniśmy zrobić. Ja już zasadniczo chyba zrobiłem, co miałem zrobić. Tylko ciekawe, że to jest początek. Tegoż. Serio? Wypad, kolej. Może się przesunąć? Kolego? Co za... Weźcie się przesuńcie, no. Koledzy, no przecież... Ja tego nie wcisnę. Na czas. Jak oni stoją. Gra specjalnie tak robi, czy nie? O, udało się. No dobra. Niechaj i tak będzie. Powiadam. Coś tu mamy ciekawego. Śrubka. Gdzie ta śrubka jest? Wypadałoby kończyć. A tak fajnie się gra. W sumie jeden odcinek na tydzień, kurde. Można godzinkę stuknąć. O, co to? To jest moja... Wymarzona śrubka, rozumiem. Okej. Nic nie umknie. Takie śrubki to ja lubię. No i ostatni punkt dzisiejszego wieczoru. Leć. Możesz lecieć. Kolejnego. Chciałbym zakończyć ten cudowny odcinek kompletem kombinezonu. O! A, dziwne to. Czemu to jest zablokowane? Aha, nie ma tak łatwo, widzę. Rozumiem, że tu wracamy... Tam? Będziemy? Czy jak? Okej. Aha, jakie sprytne. Aha, dobra. Myślałem, że to jest na początku i na końcu, że sobie przejdę riftem i będę fajny, nie? Kurde, człowieku. Ciężkie to jest. Ale już trzeba to zrobić, jak się powiedziało. Pomogłeś nam. Nie ma za co. A teraz stacja Kedaro. Ale czemu mnie tak cofnęło? Halo. Tak się nie robi. Gdzie to było? Hamowa jaka. Aha. Dobra. Jak to mówią... Wezmę, może się rozpędzę. Chyba się super rozpędziłem normalnie. Ale się udało.
Posłuchajmy ostatniej kuli. Lul, lula. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że nie udało ci się dotrzeć z nami do nowego wymiaru. Bardzo mi przykro. Staramy się teraz ściągnąć wszystkich, ale nasza rasa jest rozproszona po tylu wymiarach, że... To nie jest pożegnanie. Zostawiłem kopię mojej mapy wymiarów w archiwach i zaznaczyłem, dokąd się udaliśmy. Żałuję, że nie mogłem zostawić ci też wymiaromatu. Ale cóż, jestem tylko jeden. Mam nadzieję, że do nas trafisz. Jeśli ci się uda, odszukaj mnie. Jestem Max i chętnie poznam twoją historię. Okej. Bracie Lombaksie! Znalazłeś je wszystkie! No, zapraszam do mnie! Będzie pan zadowolony! Aha. Gdzie jesteś, koleś? Gdzie jesteś? Dawaj moją zbroję. Kończymy na dzisiaj. Gdzie on jest tutaj? Czy się mylę? Ja nie wiem co... Właśnie pomogłeś ocalić historię Lombaksów dla przyszłych pokoleń. W imieniu braci dziękuję ci. To dla mnie zaszczyt, bracie. Bracie. Dobra, zobaczmy. Cóż mi da cały secik zbroi? Secik, czyli tak, to i to. Obrażenie od dzikich stworzeń zmniejszone o 20. Dobra, na razie tym pośmigam, bo nawet fajnie wygląda. To w następnym odcinku w przyszłym tygodniu zapinam na jakąś inną planetę, zatem nie ma to tamto. Zobaczmy jeszcze na koniec. Pani Zurkon. Weźmy piorunera. Jakieś ulepszenie wleciało do czegoś? Czy tak nie bardzo? O! Jest bomba, jest! Awansik poleciał. Naprawdę wiesz, jak ulepszenie. Kolejna broń ulepszona na maksa. O, to teraz zasadniczo to już mogę ten lecieć jak chcę. Idę o zakład, że muszę wszystkie bronie wymaksować. Będzie jakiś ten trofeum. A to w takim wypadku aż tyle tych... Czuję, że będzie z tego hit! Rarytarium można znaleźć? Kurde. Oj. Nie przedłużam. A pioruner jak działa? O, ja wiem. Zwykła broń. Dobra. Nie przedłużam. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. I cóż, jak się podobało, zostaw łapkę. Jak się nie podobało, to... Nie, no dobra. Musi się podobać. No i cóż, zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek z tej serii. Hej.